Na wyszykujcie gardła i ręce do dopingu. Na górze za chwileczkę pojawią się zawodnicy. No a my wtedy musimy przekazać im całą swoją energię z myślą o Polakach w peletonie. Z myślą o Rafale, o Pawle, o Kamilu, o Adrianie. O tych wszystkich, którzy przyjechali do Polski, żeby ścigać się dla was, dla najlepszej publiczności na świecie. O tym Sagan dzisiaj rano mówił, że on się nie spodziewał, że 6 lat go tutaj nie było. Pamiętał Tour de Polen z roku 2011, kiedy tu na tym miejscu wygrywał Marcel Kitter, a cały wyścig wygrał wtedy Peter Sagan. Powiedział, że coś niesamowitego, że takiej energii od kibiców on nie ma w żadnym miejscu na świecie, czy to jest Francja, czy to jest Hiszpania, czy to są Stany Zjednoczone, gdzie lubi się ścigać. To co robimy w Polsce, przebija absolutnie wszystko. No to właśnie dzięki wam, panie i panowie, kibicki i kibice. To dzięki wam, kolarze na całym świecie, Adrian Kulek! Paweł Bernas! Kochani, kolejny odjazd. Paweł Bernas! No i popatrzmy, co tam się będzie działo, czy to jest 20 sekund. My tu gadu, gadżety, gadżetami, a kolarze jadą i mają jeszcze dwie rundy. Teraz się przyciskamy do barierek. No i robimy wielki, wielki, wielki doping na 3, 2, 1. Maciek Muza do zera. 3, 2, 1! 7. Zmiana muzy. Pozdrowienia dla zawodnika teamu Gazprom Rusvelo. Uwaga, kochani, flagi nie. Flagi nie. Absolutny zakaz machania flagami, parasolkami, bumbumkami w strefie mety, tu gdzie jadą kolarze. Jeśli tego nie uszanujemy, to niestety będziemy musieli flagi zabierać, zabierać parasolki, folie, bumbumki i całą resztę. A na razie pozdrawiamy wozy techniczne i kierowców. Orica Scott, team Lotto Jumbo NL, Lotto Soudal, ekipa Tomka Marczyńskiego, Quickstep Floors, CCC Sprandi Polkowice, Team Novo Nordisk,